Drodzy młodzi bracia i siostry, drodzy przyjaciele młodzi, przeżyliśmy taką prezentację tych, która pantomimę, która jest takim zobrazowaniem pewnych problemów. Były one wyliczone, były podkreślone przez wnoszone napisy. Są to pewne, jak zresztą na samej tej bramie widzicie, że jest to brama nadziei i brama lęków. Na dole są lęki, obawy człowieka, które człowiek przeżywa, pewne trudności, ale też i są pewne nadzieje. Ja myślę tak, że cieszymy się bardzo z tego, że mamy wśród siebie gości z Węgier. To jest bardzo dla nas ciekawe, żebyśmy też wspólnie przeżyli. Bardzo się cieszę, że pani Lusia tłumaczy im i właśnie chętnie ja będę przerywał parę słów tej refleksji i będę prosił, żeby pani powiedziała. Tu była przed chwilą wniesiona woda i kartki z fragmentami Pisma Świętego. Potem to Pismo Święte, te fragmenty będzie można wylosować i mieć jako refleksję, jako pamiątkę tego spotkania dzisiejszego, ale też to Słowo Boże, bo Pan Bóg ma nam coś ważnego do powiedzenia. W tej prezentacji lęków, trudności, uwikłań, które przeżyliśmy w tej pantomimie, można by je pomnożyć, ale nie ma tam podkreślonego pewnego lęku, który ja myślę, że jest bardzo ważny, może najważniejszy. Lęk przed prawdą. Żeby stwierdzić to, co stwierdzili ci świadkowie, czytali, bo to były świadectwa przeczytane, które zebrał ksiądz odpowiedzialny za ten Dzień Młodych, ksiądz Marcin Wilk, w konsultacji z młodzieżą. Zapytał kilkudziesięciu, już nie wiem dokładnie, dużo osób zapytał i oni, młodzi, powiedzieli o tych właśnie lękach, które były wymienione. Było ich więcej, nie da się wszystkich wyliczyć, ale nie ma w tych wśród lęków lęk przed prawdą. Jeśli człowiek pokona w sobie lęk przed prawdą o sobie, to jest na drodze zwycięstwa. To jest bardzo ważne właśnie, żebyśmy się nie bali prawdy o sobie. Widzieliśmy, że właśnie to jest potrzebna ta odwaga prawdy i w tych świadectwach było podkreślone na końcu, po tych zmaganiach, że jednak jest droga wyjścia. I warto ją podejmować, nawet jeśli może być długa czasami ta droga wychodzenia z pewnego nałogu palenia, czy alkoholizmu, czy nieczystości, czy w ogóle, czy ubóstwa. Trzeba powoli jednak odważnie podjąć pracę nad tym, co jest do wyeliminowania. To jest właśnie ta odwaga. Odwaga stanięcia w prawdzie o sobie. O sobie samym, o tym, kim jestem. I myślę, że to wiele ludzi mądrych w historii, autorów, geniuszów właśnie podkreślało to. Jest taki w kulturze europejskiej, światowej, na przykład wiele można by przytoczyć. Przytoczę Szekspira. Szekspir to jest autor znany w całym świecie, napisał sztuki, i Hamlet, i Macbeth. Na tym się opierają wszyscy inni, później dzisiejsi aktorzy do tego się odnoszą, porównują. Szekspir powie bardzo ciekawą rzecz, że powiedział takie zdanie. Najlepszych ludzi uformowało wspomnienie własnych błędów. Najlepszych ludzi uformowało wspomnienie własnych błędów. Nie bój się błędu, który odkryłeś. Musisz odkryć w sobie to, co jest dobre, ale i też odkryć w sobie błąd, słabość, grzech, żebyś go pokonywał. A nasz Ojciec Święty, papież Franciszek, na początku po swoim wyborze, w jednym z pierwszych spotkań do ludzi,
na pierwszą Wielkanoc właściwie, na Wielki Post, na rozważanie męki Pana Jezusa, to bardzo ciekawie powiedział też bardzo ciekawą rzecz. Pamiętajcie, że miejscem uprzywilejowanym spotkania naszego z Jezusem Chrystusem jest mój grzech. Uprzywilejowane miejsce spotkania z Panem Bogiem, z Panem Jezusem miłosiernym, Bogiem miłości, jest odkrycie, że On przebacza mi grzech, gotów przebaczyć mnie, chce mi pomagać stać się lepszym człowiekiem. Dlaczego to jest takie ważne? Ja myślę, teraz właśnie konkluzja tych dwóch myśli ostatnich jest taka, że jest taka legenda, taka opowieść staroindiańska. Indianin, stary Indianin spotkał młodego chłopaka, młodego Indianina i do tego starego człowieka w wiosce przychodzili ludzie po poradę i z nim przebywali, wymieniali zdania i tam zasięgali porady, jak wybrnąć z różnych sytuacji, jak formować swoje życie. I on, ten stary Indianin do młodego dał takie mu porównanie. Pamiętaj, w każdym człowieku są dwa wilki. Jeden zły, drugi dobry. W każdym człowieku zły wilk to kłamstwo, grzech, nieczystość, chciwość, nienawiść do drugiego człowieka. A drugi, dobry wilk we wnętrzu człowieka to jest właśnie prawda, wrażliwość, miłość, życzliwość, gotowość pomocy. I one ze sobą walczą. I ten młody chłopak słucha tego i pyta tak, no a który zwycięża? Mówi, ten, którego będziesz karmił. Jeśli ty karmisz złego wilka, czynisz złe czyny, powtarzasz je, to zwycięży zło w tobie i przepadniesz. Ale jeśli masz dobre uczynki, życzliwy jesteś, walczysz ze sobą, z tymi słabościami, to zwycięży dobro i wyjdziesz na prostą drogę kiedyś. A więc odkrycie prawdy o sobie. Nie bójmy się prawdy. Dlaczego prawda jest taka ważna? Bo Pan Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za prawdą, ten ma życie i dotrze do rozwoju, do pokonania słabości. To jest bardzo ważne właśnie, dlatego że utożsamia się, to jest przesłanie Pana Jezusa do nas. Nie bój się, ja Ci będę pomagał, jeśli staniesz w prawdzie, jeśli będziesz miał odwagę zaakceptować prawdę o sobie zgodnie z Twoim sumieniem. Więc myślę, na tej drodze też może Ci pomagać największy z przyjaciół, Pan Jezus. Ale szukaj też przyjaciela, człowieka, kolegi, koleżanki, matki, nauczyciela, kapłana, najczęściej w spowiedzi, dowiesz się, z czego masz się poprawić, że nie możesz taką drogą iść. To jest właśnie, miej odwagę zaufać Panu Jezusowi, zaufać prawdziwym przyjaciołom, kto Ci powie, że gdzie jest Twój słaby punkt. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy z tego spotkania dzisiaj z Panem Jezusem wynieśli to przekonanie, że na tej drodze wierności, prawdzie o sobie nie jesteśmy sami. Jest Chrystus, Pan Jezus, któremu zależy na tym, żebym ja był godnym człowiekiem i jest możliwość skorzystania z ludzi, którzy są mi życzliwi, i niezłośliwie, nie żeby mnie upokorzyć, ale żeby zwrócić uwagę na moje słabości, mówią mi prawdę. I już na zakończenie ostatnia myśl jest taka, że pamiętaj, warto podjąć pracę nad sobą, że jesteś potrzebny, jesteś potrzebna nie tylko rodzicom, nauczycielom, księżom, katechetom, z tym kolegom, koleżankom, kuzynom. Jesteś potrzebny Kościołowi, Panu Jezusowi, jesteś potrzebny. Jesteś w jakiejś sprawie
jedyny, nie do zastąpienia. Nikt tego dobrego uczynku nie wykona wobec tego dobrego człowieka, drugiego człowieka, jak ty, bo ty go spotykasz. Więc myślę, że pamiętaj, że jesteś potrzebny. Komuś w tej chwili, kiedy kogoś spotykasz, jesteś potrzebny. I jesteś potrzebny Kościołowi, Panu Jezusowi. Zakończę właśnie takim wyrazem zaufania, które święty Jan Paweł II 40 lat temu, na tych pierwszym Dniu Światowym Młodych, bo w tym roku to 40. rocznica, kiedy papież to przesłanie, kiedy ogłosił ten Dzień Młodych, bo chciał się spotykać z młodymi, żeby im powiedzieć, obudzić w nich zainteresowanie Kościołem, powiedzieć, że są potrzebni Kościołowi, Panu Jezusowi. To papież tak powiedział, przekazywał im krzyż. Ten krzyż do dzisiaj się pojawia w Fatimie, we wszystkich miejscach, gdzie są te Światowe Dni Młodych. Powiedział, nieście ten krzyż na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do człowieka, do każdego człowieka. I myślę, że też pamiętajcie, że możemy poczuć i trzeba, żebyśmy poczuli tę odpowiedzialność za zaufanie, jakim nas Chrystus obdarza, jakim nas Chrystus chce ubogacić przez to, że będziemy czynili dobro, że nie będziemy się bali niczego, prawdy o sobie, że z Panem Jezusem chcemy właśnie te trudności pokonywać. Krzyż to są trudności, więc chcemy pokonywać trudności i w życiu i pomagać innym ludziom pokonywać trudności, bo to jest nasze zadanie. Nie bójcie się odwagi. Ja bym zwyciężył świat i jestem z wami aż do skończenia świata. Jest z nami Pan Jezus. Ta woda to jest symbol Chrztu Świętego. Po Chrzcie Świętym zostaliśmy odrodzeni. W nas mieszka Bóg. Przez wiarę trzeba nawiązywać z Nim kontakt i umacniać się Jego obecnością i Jego łaską.